Dzień dobry, witam na naszym kolejnym spotkaniu z przyrodą parków krajobrazowych. Dziś jesteśmy w Otulinie Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego na jednej z łąk u podnóża góry Tuł. Podchodząc po tutejsze łąki z pewnością zobaczymy dużą ilość kwitnących właśnie kwiatów i na pewno będzie nam się chciało wyrwać hurra to kwitnące krokusy. Tymczasem, gdy podejdziemy nieco bliżej, okaże się, że coś tutaj nie gra. Rośliny są podobne, ale mają nieco bardziej smukłe kwiaty, a i kolor ich też jest nieco inny, czyli bardziej bledszy, mniej fioletowy niż w przypadku krokusów, natomiast bardziej przechodzący w kolor taki liliowy, wręcz fioletowo-różowy. A to dlatego, że to wcale nie są krokusy, ale zimowity jesienne, które właśnie teraz pojawiają się w takich miejscach jak na przykład łąki. Krokusy i zimowity mają jedną wspólną cechę. Otóż oba te dwa gatunki lubią występować na terenach otwartych. Takich właśnie związanych z gospodarowaniem na tym terenie, czyli z wypasem zwierząt, bydła czy też owiec, a także z wykaszaniem. Natomiast jak odróżnić od siebie te dwa gatunki, które z dalsza wyglądają bardzo podobnie? Otóż jest to bardzo proste. Krokusy, jak wiemy, kwitną wiosną, w okresie, gdy czasami jeszcze nawet spada śnieg. Natomiast zimowity, zgodnie z nazwą zimowit jesienny, kwitną jesienią. Jest to więc najlepszy wyznacznik, jak w prosty sposób zorientować się, czy widzimy krokusa, czy zimowita. Mamy teraz wrzesień, krokusów tu nie spotkamy, ale masowo występują zimowity jesienne. Warto wiedzieć, że zimowit jesienny jest rośliną silnie trującą, zarówno dla ludzi, jak i dla zwierząt. Zwierzęta instynktownie omijają te rośliny, nie spożywają ich, ponieważ jest to roślina dla nich bardzo silnie trująca. Sam zimowit jesienny został już objęty ochroną częściową w 1957 roku. Od 1995 roku aż do 2014 roku był objęty ochroną ścisłą, natomiast obecnie od 2014 roku znów jest objęty ochroną częściową. Ale to bardzo ładna, piękna roślina, którą spotkać możemy w wielu miejscach w tych niższych partiach gór.